Wisła. Elewacja Wisły, proszę Państwa. Dzisiaj troszeczkę o Wiśle porozmawiamy. No, elewacja Wisły i czasy Szyszki. Został częściowo okrojony przez ślimacznice, które tam zostały położone jako drogi dojazdowe do trasy WZ. Nie może być symetryczny, a tego by wymagał ogród barokowy, więc muzyka na czekanie, takie coś, proszę Państwa, to jest o tu. Muzyka na czekanie, żeby to wyłączyć, bo to pobiera, tutaj Mareczek mówił 2 złote opłaty miesięcznie. No to tak kilka abonamentów, to sobie coraz więcej pieniędzy. Albo jeszcze przeboje ci na internecie chodzą. To jest coś okropnego, że ludzie są tacy głupi i tak jak wczoraj ten Wiesław Przybyłowicz włączył Radio Kolor, a tam te przeboje to kierunków stare, smutne, to znaczy stare sprzed 25 lat, bo cieciowa dzisiaj powiedziała, że to lepsze byłyby sprzed 40 lat. Także widzicie Państwo, do czego człowiek doszedł przez swoją głupotę. I to człowiek nie jest winny, bo to przecież i tak wiadomo, że człowiek jest niedoskonały, ale to cały system jest winny. Nie ma idealnego, proszę Państwa, rządu. Nie ma idealnego systemu. Wszystko jest niedoskonałe. Człowiek nie jest winny osobiście, jako jednostka. Cały system jest winny. Rosnąć na oczach już zwiedzających, czyli od 2019 roku, no z każdym rokiem będzie piękniał i piękniał, a tym samym zachęcał warszawiaków do tego, żeby no, być trochę w tym ogrodzie, a tym samym być bliżej Wisły. Ten postulat, żeby Warszawa odwracała się, znaczy zwracała się ku Wiśle, no sięga powiedzmy pierwszej połowy XIX wieku i ciągle jest postulatem. Jakoś stosunkowo dużo rzeczywiście zrobiono przed wojną, całe Powiśle, które zmieniło swój charakter, prawda? I dzisiaj też ciągle zmienia, ale ten obszar pomiędzy Powiślem a czy Marienstadtem a mostem gdańskim, no jest jeszcze w zasadzie do zagospodarowania, pracy. Tak. A jeśli mówimy o publiczności zamkowej, czyli o zwiedzających, ten dotychczasowy bezpłatny dzień, ten dzień wstępu i wydłużenie godzin zwiedzania zamku, czy to się zmieni? Tak, to jest nasz zamiar, to znaczy jeśli chodzi o jeden dzień bezpłatny, to jest nasz ten obowiązek wynikający powiedzmy z ogólnoministerialnych reguł. Być może to nie będzie niedziela, bo tworzy to pewne problemy. Zamek może się nie pomieścić około 3. Tak. Zamek może pomieścić, tak. Dużo może pomieścić. Ludzie są dla siebie mniej mili, mimo tego, że naszych pracowników uwrażliwiamy na to, żeby zawsze się uśmiechali. No oni też w momencie, kiedy są sytuacje napięciowe, potrafią być mniej mili. Więc być może, że ta niedziela, która jest takim no, dniem otwartym, rodzinnym i skłaniającym warszawiaków i nie tylko do zwiedzania zamku, zostanie zastąpiona innym dniem. Mniej, że tak powiem, otwartym dla publiczności. To podniesie oczywiście komfort przede wszystkim zwiedzających także, a jednocześnie zachęci do odwiedzenia zamku wtedy, kiedy powiedzmy sobie ten kalendarz tygodniowy jest jakby troszkę inaczej ułożony. Natomiast to, żeby wydłużyć godziny, to musimy, to na pewno już nad tym pracujemy. To się nie stanie w pierwszej połowie tego roku, ale po sezonie. W sezonie zamek jest otwarty do godziny 18 i możemy się ewentualnie pozastanawiać nad eksperymentem tak zwanego nokturnu, czyli otwarcia zamku jeden dzień w tygodniu, na przykład o 22. To byłby raczej eksperyment. Zobaczymy, jeśli by było zainteresowanie chętnie. To ciekawa propozycja. Po nocy muzeum widać, że cieszą się zainteresowaniem. Być może jednostkowo również. Mam taką głęboką nadzieję. W każdym razie chcemy na pewno wyjść z sytuacji, że zamek jest w sezonie jesienno-zimowym zamykany o 16, czyli no przepraszam, przypomina to sklep WSS z Połem, który pracował dla siebie tylko, a nie dla... Od do, prawda? A nie dla
zwiedzających, czy nie dla klientów. Chcemy się bardziej otworzyć rzeczywiście dla zwiedzających, być bardziej uśmiechnięci, przyjaźni. Zamek z istoty rzeczy, no trochę jest groźny, bo jest zamkiem, prawda? Jest przestrzenią zamkniętą, przestrzenią, w której no, pewne reguły zachowań muszą obowiązywać, ale to nie musi być takie strasznie poważne, to może być z uśmiechem. Proszę pana, to jeszcze o planowanych wystawach czasowych, bo to bardzo istotne. Tak, bardzo, bardzo przykładamy dużą wagę, zawsze przykładaliśmy dużą wagę do wystaw czasowych. W tym roku najważniejsza wystawa, o której chciałbym powiedzieć, to jest wystawa planowana na jesień już Tomasza Dolabelli, malarza, który był zaproszony do Polski przez Zygmunta III, jeszcze w czasach, kiedy Zygmunt głównie rezydował w Krakowie, z takim poważnym zadaniem unowocześnienia malarstwa w Polsce. Tomasz Dolabella został w Polsce na stałe, ożenił się z Polką. Mówią, że się spolonizował. Oczywiście mentalnie czy językowo tak. Mówił nawet całkiem zgrabnie po polsku. Też mówiono, że się spolonizował w takim sarkastycznym tego słowa. Odnośnie tych wielkich systemów religijnych, tych wielkich religii, które czeka zagłada. Czeka zagłada. Malować bardziej prowincjonalnie. Otóż nie było solidnych badań nad jego twórczością. 60 przeszło lat. To będziemy mieli okazję obejrzeć. Będziemy mieli okazję zobaczyć, że owszem, spolonizował się w wymiarze języka, mentalności może, ale jego twórczość do końca zachowała świeżość, wysoką jakość. Pokażemy bowiem tylko te dzieła, które po gruntownej refleksji, gruntownym badaniu uznaliśmy, że rzeczywiście są dziełami pędzla Tomasza Dolabelli, a nie osób z jego kręgu, nie wiem, naśladowców i tak dalej. To zostało jakby przeselekcjonowane. Będzie to jednocześnie pierwsza wystawa z cyklu, który chciałbym kontynuować w przyszłości malarzy królewskich w dawnej Rzeczypospolitej. Także widzicie państwo, nie ma sytuacji takiej idealnej. Kolejną wielkim postacią Radio Koncita nadaje. Malarzy z jest, dworu królewskiego. Co jest, zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że we współpracy z rezydencjami królewskimi pchniemy tę sprawę i dostarczymy wielu pozytywnych przeżyć. Czyli my jako zwiedzający, publiczność Zamku Królewskiego w Warszawie, już się możemy nastawiać na wrażenia z historią sztuki bardzo, bardzo związane. No i odnowiony Zamek Królewski z ogrodem, no też i odnowionymi wieżami. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Pan Przemysław Mrozowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, był państwa i moim gościem. Reklama. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromaktyk. Elementy pogańskie w czapach biskupi. Bez obaw już czapach od pierwszego dnia papieski. Żel Aromaktyk. Ludzie nie są źli, to tylko systemy złe, niedoskonałe, nie ma rządu. Morał dla maluszków, tylko Aromaktiv. Aromaktiv, swobodne oddychanie przez całą noc. Przed państwem hity cenowe Stokrotki. Szynka wieprzowa jedyne 10,99 za kilogram. I olej kujawski 1 litr za 4,99. Tak, kujawski 4,99. Stokrotka, zakupy jak spłatka. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin, patent na nieświeży oddech. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. To była reklama. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz. Kontakt @polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24.
Autopromocja. Jest 12. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Trwają przeszukania po zatrzymaniu przez CBA 5 osób w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie. Nazwiska, daty urodzenia, daty przybycia na teren obozu. IPN w Krakowie upublicznił dane załogi niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Nie ma żadnych komentarzy, to są same fakty i to jest najważniejsze. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają doprowadzić do zmniejszenia liczby drobnych kradzieży. Sprawca pozostawał do tej pory bezkarny, nie mieliśmy rejestru wykroczeń. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Po zatrzymaniu przez CBA 5 osób w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie trwają przeszukania. Poinformowała o tym w komunikacie Prokuratura Krajowa. Jak podano, po zakończeniu przeszukań zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie prokurator wykona czynności procesowe z ich udziałem. Zatrzymanym zostaną ogłoszone zarzuty popełnienia szeregu przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości. Zostaną oni także przesłuchani w charakterze podejrzanych. Wśród zatrzymanych są warszawski adwokat Robert N., były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Jakub R. oraz jego rodzice Wojciech R. i Alina D. Dzisiejsze zatrzymania to efekt postępowania przygotowawczego dotyczącego reprywatyzacji nieruchomości na terenie Warszawy. Zarządzeniem zastępcy prokuratora generalnego, prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, od października w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu działa zespół prokuratorów, który prowadzi śledztwo w tej sprawie. Po raz pierwszy dane osobowe esesmanów z obozu zagłady są powszechnie dostępne. Instytut Pamięci Narodowej MW w Krakowie upublicznił listę nazwisk załogi niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W bazie oprócz nazwisk esesmanów znajdują się ich dane personalne, m.in. daty urodzenia czy przybycia na teren obozu. Będą także fotografie niektórych funkcjonariuszy SS. Lista zawiera ponad 8 tysięcy nazwisk, powiedział Polskiemu Radiu prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. To jest jeden z głosów pokazujących to, że te wszystkie fałszywe określenia mówiące o polskich obozach koncentracyjnych nie mają zupełnie poza geograficznym odniesieniem racji bytu. To jest, myślę, najcenniejsze w tym, że tu nie ma żadnych komentarzy, to są same fakty i to jest najważniejsze. Ta prawda najskuteczniej nas broni. Tuż przed ewakuacją obozu KL Auschwitz jego załoga liczyła blisko 4,5 tysiąca SS-manów. W sumie w ciągu istnienia obozu służyło w nim ponad 8 tysięcy funkcjonariuszy SS. W przypadku Auschwitz osądzonych zostało około 12% z nich. Podstawą do przygotowania listy był wykaz załogi KL Auschwitz opracowany przez profesora Aleksandra Lasika, historyka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na poligonie Żagenie Karliki inauguracja wspólnych polsko-amerykańskich ćwiczeń wojskowych. W akcji są pododdziały pancerne. Obie armie przeprowadzają takie ćwiczenia już od jakiegoś czasu. Dziś mamy specjalne pokazy związane z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy, powiedział major Artur Pinkowski z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Ćwiczą żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i 3 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej element taktyczny ze strzelaniem. Będziemy mogli obserwować wspólne działanie drużyn zmechanizowanych, będzie też wsparcie artyleryjskie, a ostatecznie zobaczymy czołgi w akcji. Będą na przedpolu cele, które się będą pokazywać. Najpierw będą one, że tak powiem, zestrzeliwane czy niszczone przez drużynę zmotoryzowane. Następnie będziemy mieli wsparcie artyleryjskie realizowane przez naszą artylerię i ostateczny cios przeciwnikowi zadadzą czołgi. Polsko-amerykańskie ćwiczenia mają sprawdzić możliwość współdziałania pododdziałów obu armii. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają doprowadzić do zmniejszenia liczby drobnych kradzieży. Propozycje dotyczą wprowadzenia stałej kwoty, która będzie progiem, od którego kradzież uznaje się za przestępstwo. Po zmianach granica tę ma stanowić 400 zł. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł powiedział w Polskim Radiu 24, że będzie to koniec kalkulowania ze strony złodziei. Nie będzie kalkulowania przez sprawców, że jeżeli będę przeciągał postępowanie po nowym roku, to w związku z tym będę odpowiadał łagodniej. Mianowicie sytuacja do niedawna jeszcze polegała na tym, że mieliśmy tak zwany ruchomy próg granicy między wykroczeniem a przestępstwem.
przestępstwem? Marcin Warchoł dodał, że sprawcy kilku drobnych kradzieży nie będą odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz zsumowane przestępstwo. My chcemy tutaj wprowadzić jasne zasady, aby w sytuacji, w której sprawca kalkuluje sobie, że do tych 400 zł dziś ukradnie mikser w jednym sklepie, jutro ukradnie w drugim mieście albo wręcz w drugiej dzielnicy u nas w Warszawie kolejny mikser czy inny sprzęt do 400 zł, to pozostawał do tej pory bezkarny. Nie mieliśmy rejestru wykroczeń. W tej chwili te czyny będą się sumować i odpowie za przestępstwo, za czyn ciągły. Obecnie wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrasta również graniczna kwota, od której kradzież uznaje się za przestępstwo. Stanowi ona 1/4 płacy minimalnej, czyli 500 zł. Ponieważ kwota ta uległa zmianie, każdego roku sądy musiały dokonywać przeglądu tysięcy spraw, by sprawdzić status kradzieży, za które kary nie zostały jeszcze w całości wykonane. Złodzieje przewlekali postępowania, by z początkiem nowego roku popełnione przez nich przestępstwa zmieniły się w wykroczenia. Z tego względu projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje też utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu. Będą z niego korzystały policja, prokuratura i sądy. Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało projekt do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. PKB w zeszłym roku wzrosło o 2,7% wobec 3,9% w 2015 roku. Tak uważają ekonomiści. Główny Urząd Statystyczny zweryfikuje te oczekiwania jutro, kiedy poda swoje szacunki dotyczące rozwoju polskiej gospodarki w minionym roku. Zdaniem Agnieszki Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej rzeczywiste dane mogą być jednak nieco niższe od szacunków. Mamy do czynienia ze znaczącym spowolnieniem w stosunku do tego, jak wyglądał rozwój, czy ten wzrost polskiego produktu krajowego brutto parę lat temu. Natomiast jest to też sytuacja globalna i tutaj nie możemy myśleć o tym, że Polsce nagle uda się w związku z dużym powiązaniem z gospodarkami i naszych sąsiadów i państw ościennych i wielu różnych innych zmienić wzrost gospodarczy na dużo większy niż nasi partnerzy handlowi. Tak naprawdę jedyną niewiadomą są wyniki z ostatniego kwartału zeszłego roku. Myślę, że najbardziej prawdopodobny jest poziom 2,7%, dodał główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski. Wynik 2,7 można uznać za rozczarowujący, co w dużym stopniu jest niewątpliwie efektem częściowo gorszej koniunktury zewnętrznej i spadku wolumenów handlu zagranicznego i mniejszego zapotrzebowania na polski eksport, ale przede wszystkim rozczarowującego wyniku inwestycji. Czekamy na impuls inwestycyjny ze strony środków unijnych, ale nie tylko, bo też ja bym nie przesądzał o tym, że tylko brak funduszy unijnych przesądziło o słabym wyniku inwestycji. Na to się też złożyła szeroko rozumiana niepewność, na co wskazują chociażby badania NBP. Firmy w takich uwarunkowaniach niepewności dotyczące nie tylko otoczenia ekonomicznego, ale też prawno-instytucjonalnego, bo to też było ważne, szczególnie dla małych firm, wstrzymywały się z inwestycjami. Rozmowa jest dostępna na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Nieumyślne spowodowanie śmierci. Taki zarzut może usłyszeć kierowca, który wczoraj na jeziorze Wałpusz, niedaleko Starych Kiejkut w powiecie szczecieńskim, spowodował wypadek, w którym zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Prokuratura rejonowa w Szczytnie tak wstępnie zakwalifikowała tragiczne w skutkach zdarzenie. Samochodem BMW jechały cztery osoby. Kierowca, który urządził rajd po zamarzniętym jeziorze, jako jedyny nie ucierpiał w wypadku. Samochód uderzył bokiem w drzewo. Jeden z pasażerów zginął na miejscu. Dwoje kolejnych, w tym 12-letnie dziecko, w ciężkim stanie trafiło do szpitali w Olsztynie i Szczytnie. Prokurator rejonowy Artur Choroszewski powiedział Polskiemu Radiu Olsztyn, że trwa postępowanie i od niego będzie zależało ewentualne postawienie zarzutów nieodpowiedzialnemu kierowcy. Sytuacja jest dynamiczna. To, co ja teraz mówię, to jest wstępna ocena. Ja muszę przeczytać materiały już procesowe zebrane, to jest zbierane. Będą wtedy skompletowane akta i jeszcze w dniu dzisiejszym będą podejmowane pierwsze decyzje. Śledczy czekają m.in. na odpisy historii choroby poszkodowanych 12-letniego dziecka i 19-letniej kobiety. Na jutro zaplanowano natomiast sekcję zwłok 37-letniego mężczyzny, który zginął w wypadku. 12-letni chłopiec, który trafił do szpitala dziecięcego w Olsztynie, jest w ciężkim stanie. Ma złamany kręgosłup, stłuczone płuca i uszkodzone kości twarzy. Będzie wymagał operacji chirurgicznej, ortopedycznej i szczękowo-twarzowej. Poszkodowana kobieta już została wypisana ze szpitala w stanie dobrym.
Belgia, Francja i Holandia porozumiały się w sprawie kontroli paszportowych pasażerów międzynarodowych szybkich pociągów. Podobne porozumienie obowiązuje także podróżujących pociągami Eurostar do Wielkiej Brytanii pod kanałem La Manche. To ma wzmocnić bezpieczeństwo i pomóc w śledzeniu terrorystów. Przewoźnicy kolejowi są sceptyczni. Komisja Europejska na razie nie komentuje tej sprawy. A więcej na ten temat Beata Płomecka. Belgia kilka razy apelowała w Unii Europejskiej o wprowadzenie systematycznych kontroli pasażerów pociągów korzystających z połączeń międzynarodowych. Premier tego kraju mówił, że w związku z zagrożeniem terrorystycznym Europa musi ponownie przeanalizować zasady poruszania się bez kontroli paszportowych w strefie Schengen. Jednak wspólnych zasad podróżowania pociągami wewnątrz Unii nie udało się wynegocjować. Komisja Europejska zalecała w przeszłości, by środki bezpieczeństwa były proporcjonalne do zagrożenia, czyli żeby nie powodowały nadmiernych utrudnień. A skoro nie udało się w całej Unii, Belgia, Francja i Holandia postanowiły uzgodnić porozumienie między sobą. Komisja Europejska na razie go nie komentuje. Sceptycznie wypowiadają się natomiast przedstawiciele kolei, którzy mówią, że może to być zbyt kosztowne i doprowadzić do opóźnień. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szczegóły przeprowadzanych kontroli mają być doprecyzowane w najbliższych miesiącach. Rosyjskie gazety sporo miejsca poświęcają sobotniej rozmowie telefonicznej Władimira Putina i Donalda Trumpa. Dziennikarze podkreślają, że była ona rzeczowa i utrzymana w przyjaznej atmosferze. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Moskiewski Komsomolec zauważa, że choć prezydenci rozmawiali około 45 minut, to nie nastąpił żaden przełom w rosyjsko-amerykańskich stosunkach. Cytowana przez dziennik ekspertka giełdowa Anna Budrowa również odradza pośpiech chociażby w zabieganiu o zniesienie amerykańskich sankcji gospodarczych. W jej opinii gwałtowny odmrożenie stosunków ekonomicznych może zaszkodzić rosyjskiemu rynkowi, który ustabilizował się już w warunkach restrykcji. O szansie na wyjście z najpoważniejszego kryzysu w stosunkach rosyjsko-amerykańskich od czasu zakończenia zimnej wojny napisał Komersant. Dzwoniący na Kreml Donald Trump potwierdził swoje zdecydowanie w kontynuowaniu prac nad wznowieniem współpracy Waszyngtonu z Moskwą, stwierdza gazeta. Przy tym dziennik ostrzega przed nadmiernym optymizmem, sugerując, że Trumpowi będzie trudno przekonać amerykańskich polityków i biznesmenów, że nowe rozdanie w stosunkach z Rosją przyniesie korzyść Stanom Zjednoczonym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na Balearach odnaleziono wrak rzymskiego galeonu z IV wieku przed naszą erą. Statek transportował około 2000 amfor. Jak zapewniają archeolodzy, jest to najlepiej zachowany wrak spośród odnalezionych dotąd na archipelagu i jeden z najlepiej zachowanych w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego. Szczegóły zna Ewa Wysocka. Antyczny galeon zatonął na wodach otaczających Cabrerę, mały archipelag położony na południe od Majorki. Po wstępnych badaniach i zrobieniu prawie 2000 zdjęć, archeolodzy uznali wrak za wyjątkowe znalezisko. Pod wodą przetrwał bowiem przywożony ładunek, a część amfor pozostaje w pozycji, w jakiej transportowano je 2400 lat temu. Zdaniem naukowców amfory pochodzą z północnej Afryki i południowej Hiszpanii, a przewożono w nich garum, popularny w starożytnym Rzymie sos rybny. Wrak spoczywa na głębokości 70 metrów na wodach rezerwatu przyrody, gdzie obowiązuje zakaz nurkowania i wędkowania. Jednak w obawie przed rabunkiem pas wody będzie patrolowany przez Straż Morską. Galeon został odnaleziony podczas opracowywania podwodnej archeologicznej mapy Balearów. Wcześniej w wodach otaczających archipelag Cabrera zlokalizowano 14 rzymskich wraków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Prognoza pogody. Dziś na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie zachmurzenie małe. Na zachodzie i północy Polski okresami słabe opady śniegu lub deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Temperatura od minus 2 stopni na północnym wschodzie do zera w centrum i do 3 stopni powyżej zera na południowym zachodzie. A wiatr dzisiaj słaby, południowy, jedynie na wybrzeżu okresami umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące super produktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na karnawałowy koncert gitarowy Baroque Insight. Już 30 stycznia o 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Anna Kowalska i Anton Pirula, światowej sławy mistrzowie gitary barokowej i deorby, wykonają utwory Piccinniego, Kapsbergera, Mursi, Sanfs, Wize i Forkre.
polskieradio.pl. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm. Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netio. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwiedź salon. Sprawdź na netia.pl lub zadzwoń 800-800-200. To była reklama. Tu Polskie Radio 24 i Mateusz Drozda. Dzień dobry, witam Państwa. Kwadrans po południu, dziś poniedziałek, w kalendarzu 30 dzień stycznia. Reporterzy Polskiego Radia 24 zapraszają do wysłuchania audycji Tym żyje kraj. A zaczynamy od grypy. Tłumy chorych w przychodniach, tłumy na szpitalnych oddziałach. Z powodu grypy właśnie w radomskich placówkach ograniczono odwiedziny u pacjentów. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia w Radomiu i powiecie zachorowało blisko 4000 osób. Dane mogą być niepełne, bo nie wszyscy lekarze zgłaszają przypadki grypy. Każdej doby na szpitalne oddziały wewnętrzne trafia kilkudziesięciu pacjentów. Już w poprzednim sezonie, w porównaniu z tym rok wcześniej, podwoiła się liczba zachorowań. Teraz jest jeszcze gorzej. Od około dwóch tygodni Stanisława Szcześniak-Mazur, lekarz-pediatra. Pojawiło się bardzo dużo zachorowań z wysoką gorączką, z suchym kaszlem, zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Dzisiaj mi się udało złapać o godzinie 6 do lekarza, ale tak to no, nie da się dostać. Dzisiaj wyjątkowo jest trudno, bo sądzę, że panuje, nie wiem, czy to grypa, czy jakiś wirus, ale jest dzisiaj trudno, jest wyjątkowo. Gorączka trwa około 3 do 5 dni. Wydaje się, że są to objawy typowo grypowe. Nie ma zmian osłuchowych, nie jest to zapalenie płuc, nie jest to ropna angina. Także przyczyną tak wysokiej gorączki, suchego kaszlu, zresztą potem się pojawia katar, jest grypa, która u nas właśnie najczęściej pojawia się w okresie między styczniem a marcem. Od października do 15 stycznia Małgorzata Gregorczyk, rzecznik radomskiego sanepidu. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Radomiu odnotowała ogółem 31 695 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. To dużo. W samym Radomiu odnotowaliśmy 23 222 zachorowania, a w powiecie radomskim 8473 zachorowania na grypę i infekcje grypopodobne. Jeżeli gorączka trwa 3 dni, nie ustępuje, jest jakiś ból w klatce piersiowej, podejrzany kaszel, trzeba się zgłosić do lekarza ponownie albo pierwszy raz, bo pierwsze 3 dni można domowymi sposobami przeleczyć. Leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe można brać. No wyczekałem się od 6:30 rano. Jeśli chodzi o zapisy, są długie zapisy. Jeżeli no, człowiek ma szczęście, to się może dostanie na bieżąco, ale tych numerków jest tak bardzo mało, że to trzeba mieć po prostu szczęście. Wpływ ma na pewno spadek odporności spowodowany na przykład złym stylem życia, czyli niewłaściwym odżywianiem, brak aktywności fizycznej, nadużywaniem antybiotyków, nieprzestrzeganiem podstawowych zasad higieny. W okresach tych grypowych unikanie zbiorowisk ludzkich. Tam, gdzie są duże zbiorowiska w zamkniętych pomieszczeniach, radziłabym unikać takich zbiorowisk. Poza tym ubierać się stosownie do temperatury. Nie przegrzewać się, ale i nie wyziębiać. Czyli nakrycie głowy jest bardzo ważne. W okresie wzmożonego zachorowania na grypę głównie powinniśmy przestrzegać tych zasad higieny podczas kichania, kaszlu czy też mówienia. Powinniśmy zasłaniać usta, nos, używać chusteczek higienicznych, no i często myć ręce. W sumie od początku roku na Mazowszu na grypę zachorowało blisko 100 tysięcy osób. Polskie Radio 24. Tym żyje kraj. Raport Polskiego Radia 24. A w studiu Lucjan Olszówka, reporter Polskiego Radia 24. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciebie pytamy, jak wygląda grypowa sytuacja?
sytuacja w Polsce? No, poziom zachorowań na grypę w Polsce niebezpiecznie zbliża się do poziomu epidemii i o tym już wprost mówi na przykład lubelski sanepid. Odnotował bowiem tylko w ubiegłym tygodniu ponad 7 tysięcy zachorowań. Główny inspektorat sanitarny wylicza z kolei, że te wyliczenia, podobnie jak sama grypa, przyprawić mogą o zawrót głowy. Tygodniowo w całej Polsce bowiem diagnozę grypy słyszy 30 tysięcy osób. Tylko w ostatnim tygodniu zanotowano blisko 230 tysięcy zachorowań. We wspomnianym Lublinie szpitale wprowadziły już zakaz odwiedzin, a tamtejsi lekarze apelują, by osoby zdrowe unikały dużych skupisk ludzi. Wirusem bardzo łatwo się zarazić, ponieważ rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Tu istotne są oczywiście szczepionki, no ale mimo corocznych apeli korzysta z nich zaledwie 4% Polaków, chociaż na rynku farmaceutycznym te szczepionki są dostępne już od ponad 50 lat. Co ważne, żaden ze składników szczepionki nie powoduje zachorowania na grypę. Te szczepionki przeciw grypie, one są skuteczne w zapobieganiu zachorowaniom u około 90% zdrowych dorosłych, zatem skuteczność jest ogromna. Eksperci wskazują, że najlepiej zaszczepiać się jesienią, zanim nastąpi szczyt zachorowań na grypę, który w naszym kraju przypada zwykle właśnie od stycznia do marca. O szczepionkach przeciwko grypie sezonowej powinny szczególnie pamiętać osoby najbardziej zagrożone grypą i jej powikłaniami, czyli właśnie te osoby, które cierpią na choroby przewlekłe, takie jak astma, przewlekła oborotacyjna choroba płuc, schorzenia sercowo-naczyniowe oraz cukrzyca. Powinny szczepić się także dzieci powyżej 6 miesiąca życia, kobiety w ciąży oraz osoby po 65 roku życia. Jeśli przegapiliśmy szczepienie, to ważne, by w okresie infekcji, czyli właśnie teraz, regularnie wietrzyć się pomieszczenia, pamiętać o właściwej diecie, o dostosowanym do pogody ubiorze i o częstym, bardzo częstym nawet myciu rąk. Ten podniesiony alarm to jest efekt porównania statystyk z danymi z poprzednich lat, no bo choć z taką falą zachorowań na grypę mamy do czynienia co roku, to tak zwane szczyty zazwyczaj miały miejsce pod koniec lutego. W tym roku te zachorowania notowane są szybciej i w skali, której nie było w Polsce od, uwaga, 6 lat. W tej masie zachorowań, czyli wspomnianych 30 tysiącach zachorowań tygodniowo, pewien odsetek przypadków kończy się bardzo poważnymi powikłaniami. Tylko w ostatnim tygodniu w całej Polsce blisko 800 osób trafiło do szpitali. Główny inspektorat sanitarny przypomina także, że grypa i jej powikłania właśnie, one mogą być bardzo niebezpieczne, szczególnie dla seniorów i dla osób z chorobami przewlekłymi. Najwięcej osób, bo 40 tysięcy, już wracając do statystyk, zachorowało na grypę w województwie mazowieckim w ostatnim tygodniu. W Małopolsce chorych jest 30 tysięcy osób, na Pomorzu 25,5 tysiąca. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH w Warszawie wynika także, że w poprzednim sezonie grypowym było ponad 4 miliony zachorowań na grypę. Lucjana Łoszówka, bardzo dziękuję za ten grypowy raport. 23 minuty po 12 zmieniamy temat. Teren dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Plaszów w Krakowie ma w końcu zostać zagospodarowany. W minionym tygodniu władze Krakowa podpisały porozumienie w tej sprawie z gminą wyznaniową żydowską. Magistrat przejął teren wokół tak zwanego szarego domu dawnego karceru obozowego. To otwiera drogę do stworzenia tam miejsca pamięci. Członkowie gminy żydowskiej mówią, że to spełnienie ich marzeń. Teren dawnego obozu przez dekady był bowiem zaniedbany. W ostatnich latach Radio Kraków informowało m.in. o przypadku wykopywania szczątków ofiar Holokaustu przez zwierzęta oraz o rozrzucaniu kości ze starego cmentarza żydowskiego przez firmę budowlaną. Sprawą zajął się Karol Surówka. Niemiecki obóz pracy przymusowej, później przekształcony w obóz koncentracyjny KL Plaszów, powstał w 1942 roku. W ciągu 2 lat do obozu trafiło od 50 do 150 tysięcy osób, głównie z Małopolski. Więźniowie zmuszani byli do ciężkiej pracy. W okolicy KL Plaszów funkcjonowała fabryka naczyń emaliowanych Oskara Schindlera. Na podstawie jego historii w 1993 roku Steven Spielberg nakręcił film Lista Schindlera. Mimo rozgłosu, jaki temu miejscu przyniósł film, teren dawnego obozu przez dekady był zaniedbany. Brakowało m.in. odpowiedniej liczby tablic informacyjnych. Efekt? Latem w ciągu dnia wiele osób przychodziło tam się oparać. Nocą schodziła się młodzież. Do dziś wielu okolicznych mieszkańców nie zna historii terenu, po którym spaceruje. Czy wie pan może, co upamiętnia tamten pomnik? Niestety nie mam pojęcia. Niestety nie. Zapewne poległych. A tymczasem, jak mówi Michał Zajda z krakowskiego oddziału IPN, wchodząc na teren dawnego obozu Płaszów, stajemy na wielkim cmentarzu. Najnowsze badania mówią o około między 8 a 10 tysięcy
tysięcy osób, które mogą tam się znajdować w wyniku działania Niemców. Wielokrotnie podejmowano próby zagospodarowania terenu dawnego niemieckiego obozu. Z powodu braku porozumienia między miastem, gminą żydowską a mieszkańcami kończyło się jednak na planach. O zaniedbaniu obozu zrobiło się głośno rok temu. Radio Kraków informowało m.in. o przypadkach wykopywania szczątków ofiar Holokaustu przez zwierzęta. Czara goryczy przelała się w lutym. Firma budowlana bez pozwoleń rozkopała teren dawnego cmentarza żydowskiego, rozrzucając w okolicy kości zmarłych. Pieczołowicie zbierał człowiek, dawaliśmy to na medycynę sądową, żeby faktycznie stwierdzić, że to są szczątki pochodzenia ludzkiego. To jest naprawdę bardzo przykre. Mówił przewodniczący gminy wyznaniowej żydowskiej w Krakowie, jeden z ocalałych z listy Schindlera, Tadeusz Jakubowicz. W tym tygodniu władze Krakowa zapowiedziały, że w końcu teren zostanie zagospodarowany. Magistrat podpisał porozumienie z gminą wyznaniową żydowską w sprawie przejęcia działek przy tak zwanym Szarym Domu. To otwiera drogę do stworzenia tam miejsca pamięci. Będą to odwiedzać także ludzie starsi, więc ławeczki, na których będzie można przysiąść, są konieczne. Już poza obrysem obozu zaplanowany jest budynek muzealny zwany Memoriałem. Jak dodaje Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, teren dawnego obozu nie zostanie całkowicie przebudowany. W dalszym ciągu będzie można tam spacerować. Różnica będzie taka, że spacerujący będą wiedzieli, gdzie się znajdują. Karol Surówka, Radio Kraków. Z materiałów Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że Niemcy planowali w Płaszowie stworzyć obóz zagłady. W 1943 roku rozpoczęto budowę komór gazowych i krematoriów. Budowy jednak nie ukończono, dlatego w 1944 większość więźniów KL Plaszów wywieziono do obozu Auschwitz. W Polskim Radiu 24 czas na przegląd portali samorządowych. W studiu Bartek Wasilewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Przenosimy się na Śląsk. Dziś przejazdy pociągami Kolei Śląskich są bezpłatne dla tych posiadaczy samochodów, którzy wybiorą podróż koleją zamiast własnym autem. Za darmo mogą też pojechać dwie osoby towarzyszące kierowcy. Bezpłatne przejazdy wprowadzono z powodu smogu w regionie. Podczas kontroli biletów wystarczy okazać ważny dowód rejestracyjny wydany na swoje imię i nazwisko oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, na przykład prawo jazdy czy dowód osobisty. Na podstawie tych dokumentów, poza właścicielem dowodu rejestracyjnego, tak jak mówiliśmy, podróżować mogą dodatkowo dwie osoby towarzyszące. Więcej na temat tego, jak Śląsk radzi sobie ze smogiem, na stronach portalsamorządowy.pl. Policjanci udaremnili w minioną sobotę ustawkę kibiców Arki Gdynia i Lechii Gdańsk, do której miało dojść na autostradzie A1 w pobliżu Tczewa. Do zdarzenia miało dojść w okolicy godziny 13.30 w minioną sobotę. Fani gdyńskiego klubu jechali na galę MMA do Poznania. Policjanci otrzymali informację, że może dojść do próby zatrzymania ich pojazdów przez kiboli Lechii Gdańsk, dlatego na trasę ściągnięto oddziały prewencji z Gdańska i Tczewa. Na miejscu funkcjonariusze odnotowali obecność samochodów z zasłoniętymi tablicami rejestracyjnymi oraz grupę kilkudziesięciu mężczyzn z kominiarkami na głowach, którzy zatrzymywali ruch na drodze. Grupy pseudokibiców zostały od siebie odseparowane przez funkcjonariuszy, więc doszło tylko do wzajemnych okrzyków i szybkiego rozbiegnięcia się osób oraz ich odjechania. Dlatego też nikogo nie udało się zatrzymać policji. Teraz policja apeluje do świadków zajścia o udostępnianie ewentualnych nagrań. W ten sposób mundurowi będą próbować ustalić uczestników ustawki. Jeśli uda się komukolwiek udowodnić obecność w tym miejscu, taka osoba może odpowiadać za wykroczenie w postaci spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Więcej na ten temat na portalu tczew.naszemiasto.pl. Niemiłe skutki zimy zaczynają się tuż za progiem domu. Na nieośnieżonych, śliskich chodnikach można złamać rękę lub nogę, a nawet stracić zdrowie. U kogo dochodzić odszkodowania po takim wypadku? O tym możemy przeczytać na stronach Dziennika Zachodniego. Obowiązkiem odśnieżania chodnika, pobocza i wszystkich innych części infrastruktury technicznej, a także utrzymania drogi zimą spoczywa na zarządcy, mówi Iwona Zapart, prezes Katowickiego Oddziału Federacji Konsumentów. Musimy w pierwszej kolejności ustalić podmiot odpowiedzialny za złe utrzymanie chodnika, na którym doszło do ewentualnego nieszczęśliwego zdarzenia. Bez tej wiedzy próżno szukać potencjalnego sprawcy.
Gdy takiego sprawcę uda się już ustalić, możemy domagać się, no właśnie, zwrotu kosztów poniesionych na leczenie czy też rehabilitację, zarządzenia renty uzupełniającej, jednorazowego odszkodowania czy odszkodowania, które stanowić będzie dla poszkodowanego rekompensatę kosztów opieki lub leczenia. Więcej na ten temat na stronach dziennikzachodni.pl. Bartek Wasilewski, bardzo dziękuję. To był przegląd portali samorządowych. Informacje dnia w skrócie. Jest 12.30. Trwają przeszukania po zatrzymaniu przez CBA 5 osób w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie. Powiemy też o opublikowaniu nazwisk załogi niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W serwisie także o pierwszej w tym roku grupie syryjskich uchodźców, która przybyła do Włoch. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Po zatrzymaniu przez CBA 5 osób w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie trwają przeszukania. Poinformowała o tym w komunikacie Prokuratura Krajowa. Jak podano, po zakończeniu przeszukań zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie prokurator wykona czynności procesowe z ich udziałem. Zatrzymanym zostaną ogłoszone zarzuty popełnienia szeregu przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości. Zostaną oni także przesłuchani w charakterze podejrzanych. Dzisiejsze zatrzymanie mają związek z postępowaniem przygotowawczym dotyczącym reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie. Publikacja danych osobowych SS-manów z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych jest odpowiedzią na kłamliwe przekazy zachodnich mediów o tak zwanych polskich obozach, powiedział prezes IPN Jarosław Szarek. Dziś IPN opublikował bazę danych z niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Jarosław Szarek zapowiedział kolejne takie publikacje. Dzisiejszy dzień jest historyczny, można nazwać, ponieważ to jest dopiero początek. Tą bazą rozpoczynamy realizację dużego projektu. Zaczynamy od KL Auschwitz, ale w dalszych planach mamy rozwinięcie tej bazy również o inne niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne. Prezes IPN dodał, że dane SS-manów pracujących w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz są dostępne w internecie szerokiej rzeszy odbiorców. W latach 1940-1945 Niemcy zgładzili w Auschwitz-Birkenau co najmniej 1 100 000 ludzi, głównie Żydów, Polaków i Romów. Premier Beata Szydło wzięła udział w otwarciu miejskiego żłobka integracyjnego w Stalowej Woli. Szefowa rządu mówiła podczas spotkania o programie rozwoju żłobków Maluch Plus. Zapewniła, że rząd nadal zamierza wspierać polskie rodziny. Maluch Plus to jest blisko ponad 500 milionów złotych w tym roku, które przeznaczamy na wsparcie właśnie takich inwestycji, obiektów, żłobki. To, o czym mówimy od początku, w programie Prawa i Sprawiedliwości. Rodzina ma się czuć w swoim państwie bezpiecznie, ma mieć poczucie tego, że państwo ją wspiera, pomaga. W Polsce najważniejsza ma być rodzina. Beata Szydło powiedziała, że jej rząd będzie realizował również inne prorodzinne programy. Ma w tym celu również współpracować z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Do Rzymu przybyła dziś rano 40-osobowa grupa Syryjczyków korzystających z korytarza humanitarnego. Do końca roku tą drogą przybędzie ich jeszcze 460. To pierwsza grupa syryjskich uchodźców przybywających w tym roku. W 2016 było ich 500 000. Wszyscy przylatują z Libanu, gdzie przebywają w ośrodkach dla uchodźców na terenie tego kraju. Nowo przybyli pochodzą m.in. z Aleppo i Damaszku. Korytarz humanitarny łączący Bejrut z Wiecznym Miastem organizuje katolicka wspólnota świętego Idziego w Rzymie wraz z włoskimi kościołami protestanckimi. Opiekę nad nim sprawuje włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uchodźcy przybywający w ubiegłym roku pozostali w Rzymie, gdzie czekały na nich mieszkania i praca. Ci, którzy przylecieli dzisiaj, zamieszkają w innych miastach na terenie Włoch. Na lotnisku Fiumicino wszyscy zostali skrupulatnie skontrolowani i zidentyfikowani. Pobrano od nich również odciski palców. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. Dziś w kraju
maju przeważnie zachmurzenie małe, na zachodzie i północy okresami słabe opady śniegu lub deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum i do 3 stopni powyżej zera na południowym zachodzie, a wiatr słaby, południowy. Teraz to już wszystko. Na kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 zapraszam o godzinie 13. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na Świat w Południe. W naszym studiu pani dr Malina Kaszuba, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry. Dużo zrobił w pierwszych dniach swojego urzędowania Donald Trump. Właściwie wiele rzeczy moglibyśmy komentować, ale ja proponuję, żebyśmy wybrali jedną z rozmów telefonicznych. 45 minut. Otóż Donald Trump rozmawiał z prezydentem Rosji. I to jest dla nas bardzo interesujące. Rosyjska prasa po tej rozmowie wprawdzie może tak studzi entuzjazm, zaleca chłodną analizę, nie pospiesza w tym zbliżeniu, no ale padły tam między innymi takie słowa ze strony Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone darzą Rosję i Rosjan wielkim uznaniem, sympatią. Władimir Putin też zrewanżował się takim stwierdzeniem, no, czyli ocieplają się chyba te stosunki wzajemne. No i należy zadać sobie pytanie, co to oznacza. Komentarze dotyczące rozmowy na linii Moskwa-Waszyngton faktycznie są oszczędne i one dzisiaj koncentrują się tylko na takich podstawowych założeniach, które przyjęli obaj przywódcy, mianowicie walka z państwem islamskim, walka z terroryzmem i systematyczna, sukcesywna praca na rzecz polepszenia stosunków wzajemnych, które jak do tej pory oceniano, mam tutaj na myśli ostatni etap prezydentury Obamy, nie były najlepsze. W związku z tym myślę, że ta rozmowa, choć w dużej mierze kurtuazyjna, na pewno jest początkiem w relacjach, w nowych relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską. Myślę, że Władimir Putin jest niezwykle zadowolony z faktu, że nowym lokatorem Białego Domu został właśnie Donald Trump. Zresztą trzeba tutaj zauważyć, że Rosjanie mocno wspierali tego kandydata. A no właśnie. I jeżeli pani doktor pozwoli, to w tym momencie na sekundkę się wtrącę z taką oto uwagą, że Donald Trump jest z jednej strony może w trochę niezręcznej sytuacji, no bo zna raporty wywiadu, z których jednoznacznie wynika swojego wywiadu, amerykańskiego wywiadu, czyli dobrego, rzetelnego wywiadu, że to Rosjanie działali tak, by on wygrał. I to jest amerykańskie spojrzenie na tę kwestię, ale rosyjskie. Po co Władimir Putin tak właśnie grał? Dlaczego zależało mu na tym, żeby Donald Trump był lokatorem Białego Domu? Dlaczego teraz tak się cieszy? Myślę, że kwestia tej radości Władimira Putina jest uzasadniona. Mianowicie, gdyby miał wybierać między Trumpem a panią Clinton, to oczywiście mógł się spodziewać, że polityka Hillary Clinton będzie zdecydowana wobec Moskwy, a zatem nie zmienią się realia, w których Rosja funkcjonowała dotychczas. Natomiast wybór Donalda Trumpa spowodował, że Władimir Putin ma nadzieję, że będzie mógł swobodnie realizować plany mówiące o odbudowie potęgi Federacji Rosyjskiej. Zresztą bardzo często w komentarzach pojawiają się takie informacje, że marzeniem Władimira Putina jest powrót do tak zwanego koncertu mocarstw, czyli krótko mówiąc podziału stref wpływów między wielkimi graczami, globalnymi graczami. I tutaj do tych graczy zalicza się Stany Zjednoczone, Federację Rosyjską i Chiny. W związku z tym, jeżeli ma świadomość, że Donald Trump myśli troszkę podobnie, znaczy mam tutaj, co ja mam na myśli? Myśli podobnie, ponieważ przede wszystkim koncentruje uwagę na Stanach Zjednoczonych, co zdaniem Putina może dawać nadzieję, że odwróci się nieco od Europy, nie będzie się koncentrował na problemach globalnych,
a zatem pozwoli Putinowi rozgrywać w taki sposób, żeby mógł małymi krokami realizować swoją własną politykę. A w tych pierwszych dniach, czy wręcz godzinach urzędowania poznaliśmy troszkę bliżej charakter lokatora Białego Domu, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mianowicie pokazał, że potrafi, mam na myśli przykład meksykański, że potrafi postawić na swoim. Zarządza Białym Domem i państwem trochę tak jak taki ekscentryczny, bardzo ekscentryczny przedsiębiorca, magnat finansowy, który zleca coś swojemu dyrektorowi, jak mu się to nie podoba, to go wymienia. No mniej więcej tak potraktował prezydenta Meksyku. No ale z drugiej strony wiemy, że w Moskwie urzęduje na Kremlu bardzo wytrawny polityk, który potrafi ograć niejednego gracza. Sądzi pani, że jeżeli dojdzie do zbliżenia, to nie zakończy to się dla Stanów Zjednoczonych źle? Myślę, że przede wszystkim Donald Trump powinien sobie uświadomić, że on ma do czynienia z takim wytrawnym graczem, że Władimir Putin, co pokazuje jego dotychczasowa prezydentura, potrafi być cierpliwy, on potrafi wyczekać na moment, w którym będzie mógł, czy realizuje swoją politykę, nie zważając na to, co mówi świat. I tutaj, jeżeli Trump nie uświadomi sobie, że Putin faktycznie jest trudnym przeciwnikiem i troszkę zachłyśnie się tymi komplementami, które płyną ze strony Putina w jego kierunku, to faktycznie może się okazać, że w pewnym momencie no czeka go takie twarde lądowanie w tych relacjach rosyjsko-amerykańskich. Ja tutaj nawiążę do historycznego wydarzenia, ale myślę, że ten przykład jest stosowny do sytuacji. Mianowicie chciałabym się tutaj odnieść do pierwszego spotkania Johna Fitzgeralda Kennedy'ego z Chruszczowem. Kennedy, co prawda, znajdował się wówczas w trudnej sytuacji, ponieważ Stany Zjednoczone poniosły klęskę w Zatoce Świń, aczkolwiek był przekonany, że on zna ludzkie charaktery i swoim takim osobistymi zdolnościami do roztaczania czaru będzie mógł spokojnie z Chruszczowem rozmawiać na tym samym poziomie. Natomiast okazało się, że wyszedł z tych spotkań na szczycie, które odbywały się w Wiedniu, absolutnie przegrany i sam skomentował to słowami, że został przez Chruszczowa potraktowany jak mały chłopiec. W związku z tym myślę, że może Trump powinien brać pod uwagę te doświadczenia. No to w takim razie spróbujmy na zakończenie tak trochę poprognozować to, jak te relacje amerykańsko-rosyjskie mogą się ułożyć i co z tego dla nas wynika. Proszę pana, myślę, że wiele zależy od tego, tak naprawdę jaki kształt ostateczny przyjmie polityka Trumpa. Natomiast bez względu na to, czy Trump będzie faktycznie hołdował temu hasłu po pierwsze Ameryka, czy też wycofa się, czy złagodzi stanowisko dotyczące wsparcia Europy, czy innych obszarów świata, to sam fakt, że on reprezentuje, inaczej patrzy na świat, że on stara się odcinać od dotychczasowej polityki, myślę, że będzie sprzyjało budowaniu tych relacji. Nie twierdzę, że to będą relacje zbudowane bardzo szybko, ale na pewno obie strony, zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie, mogą czerpać istotne korzyści, jeżeli ta współpraca ułoży się pozytywnie. No dobrze, to w takim razie jakie korzyści możemy mieć na myśli, myśląc o Kremlu i mając na względzie ocieplenie relacji z Waszyngtonem? Co Putin może, mówiąc wprost, ugrać w polityce, wielkiej polityce? Przede wszystkim myślę, że może się ziścić, być może nie w pełni, ale jednak to jego marzenie o tym, że będziemy mieć do czynienia ze swoistymi strefami wpływów, a w związku z tym należy domniemać, że Putin nie przestanie się martwić o swoje wpływy na obszarze byłego Związku Radzieckiego. No pytanie, czy te strefy wpływów zakończą się rzeczywiście rosyjskich na Bugu, czy nietradycyjnie na Odrze? Myślę, że aż tak daleko nie będzie się posuwał w swojej polityce, natomiast trudno
mogę się spodziewać, że on będzie chciał odbudować związek, znaczy strukturę na kształt Związku Radzieckiego. Nie aż tak daleko. Aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że państwa byłego bloku wschodniego, jeżeli zostaną w pewnym sensie osamotnione, czyli nie będą miały tego wsparcia Stanów Zjednoczonych, jeżeli Unia Europejska faktycznie nie chcę powiedzieć rozpadnie się, ale te więzy na tyle się rozluźnią, że każde z państw europejskich będzie musiało samodzielnie dbać o swoje bezpieczeństwo, o swój byt, to państwa byłego bloku wschodniego, które dzisiaj przynależą do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, znajdą się w trudnej sytuacji. I co do tego nie mam wątpliwości, ale mam też taką nadzieję, że wbrew hasłom, które były wypowiadane przez Trumpa podczas kampanii wyborczej, nie zmarginalizują Sojuszu Północnoatlantyckiego, aczkolwiek, aby tak się nie stało, trzeba pamiętać o jednym, że europejscy członkowie NATO muszą wydatkować odpowiednie środki finansowe, mam tutaj na myśli 2% PKB, na swoją obronność, bo Trump stawia taki warunek. On powiedział, że w porządku, możemy was wspierać pod warunkiem, że sami weźmiecie odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Informacji? Ameryka nie będzie za to płacić. I o tym, proszę państwa, już za chwilę będziemy rozmawiać z naszym kolejnym gościem, a tutaj na zakończenie tak krótko, jak pani ocenia, czy Putin bardziej będzie się teraz angażował tu w Europie, w naszym regionie, czy tam, gdzie się angażuje do tej pory, myślę o Syrii, Egipcie? Myślę, że pozostanie przynajmniej na tę chwilę. To chyba pani słyszała przed sekundą, na Bliskim Wschodzie, ponieważ umocnił swoją pozycję w Syrii. I tutaj należy odnotować to, nazwijmy to, rosyjskie zwycięstwo w Syrii jako jego ogromny sukces. To już pani też wie, że nie, że ja o czym innym mówię. Proszę pani, czy można do sądu napisać, podać prośbę o przyzwanie mnie na adres, jak jest wynik sprawy? Pani doktor Molina, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Siedlcach. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. No dobrze, to czyli z tego wynika, że jeżeli ja dam taką prośbę, to w każdym wypadku nie jest Piotr Grochmalski z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, witam pana. A, dzień dobry. No to tyle pani powiedziała, to na samym początku. Szef Pentagonu, James Mattis, już w pierwszym dniu urzędowania rozmawiał przez telefon z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. No i miał jedno właściwie zadanie, podkreślić wagę, jaką Stany Zjednoczone do tego sojuszu przywiązują. No ale nie ma co ukrywać, że w Brukseli, w kwaterze głównej NATO trwają gorączkowe przygotowania do tego, by odbyło się posiedzenie, się szczyt NATO już z udziałem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i chodzi przede wszystkim o to, by znaleźć odpowiedź na kilka istotnych pytań. Nas najbardziej interesuje to, czy nowy prezydent Donald Trump będzie dalej wzmacniał, czy utrzyma to wzmocnienie wschodniej flanki sojuszu, do którego doszło pod koniec urzędowania poprzedniego prezydenta. Ale ona mi tego nie powiedziała, ona mówi, że jest świadek. No to ogólne, to człowiek, który jest z przedszkola, idzie, to już to wie. Podstawówki, to już to wie. Oczywiście nie jest pani komunikatywna, upiera się w jakichś tych swoich tych rzeczach, o których powiedziała przed sekundą. Nic nie wnosi, dalej nic komunikacyjne, także obszaru europejskiego. Jeśli weźmiemy pod uwagę pewien wyraźny sygnał także jest do Wielkiej Brytanii. Nagrywane, bo oni mówią, że jest nagrywane, jak sobie nie życzysz, to proszę się wyłączyć, a jak życzysz, to na jedynkę, no właśnie, dawno do sądu nie dzwoniłam, na jedynkę nie nacisnęłam, za pierwszym razem mi się wyłączyło. Aha. No, proszę państwa, niby dlaczego człowiek miałby się bać nagrywania? No, że co? Że co? Że kradnie mieszkania, że afera reprywatyzacyjna, że oczyszczacze mieszkań, wyczyszczacze kamienic. Jeżeli ktoś kradnie, no już kilka razy powiedziałam ich w Teatrze Wielkim, ja mówię, proszę pani, jeżeli ktoś coś złego robi, to no w ogóle się nie powinien pokazać, to chyba logiczne, i bać się kamery, bać się mikrofonu, no bo tutaj to tylko jest mikrofon, jeżeli się do sądów na teres polską dzwoni. Także takie głupoty są, takie są głupoty. Nie rozumie złożonych interesów amerykańskich. Natomiast oczywiście
Nasza rola w całym tym geopolitycznym układzie jest jasna. Stara mądrość mówi, licz przede wszystkim na siebie. To znaczy trzeba traktować potencjał NATO, trzeba traktować istniejącą, bardzo złożoną sytuację jako taką, która musi nas przekonywać bardzo istotnie, aby sama Polska zbudowała potencjał straszający, tak istotny, aby rzeczywiście Rosja uznawała to za niewykonalne lub też za ogromnie kosztowne jakiekolwiek myślenie o agresji na Polskę. I nie ulega wątpliwości, że jeśli my nie damy sygnału, że nasz potencjał jest wystarczający do tego, abyśmy skutecznie zapewnili sobie bezpieczeństwo, to nie możemy liczyć na poważne traktowanie jako partner. Ja rozumiem, że ten proces trwamy. Modernizujemy, dozbrajamy polską armię, kupujemy